A cóż to za powitanie? Obydwoje mi tutaj witają. Bo ogólnie ja komputer schowałem, ja nic nie będę nagrywał. A pani się ostrzegłem? Pokaż, tutaj te prezenty są. O, tyłem. Tyłem. No! A co ty robisz? Drewka? Ha? Drewka robisz? Nie, ja jemu przyszedłem. A co to jest? Twój służący jestem? Przepraszam bardzo. Nie służący, ale... Ja nie jestem twoim sługą. Ale chcę, żeby pokazał dla ludzi, jak... Romie drzewa. Ale on pokazywał już przecież, jak robię. Patrz, mam o nią Romą. I zobacz. A on wybrał jakiś pieniek najtwardszy. I co? I co? Tylko słabo się wbił. Powinien obuchem teraz, jak się wbiło? O, no trafił! No bo się zemkło, a ty się śmiejesz. Teraz trafi. Nie. I co? To nie chrębie. Jak ładnie. Nie trafił. Nie trafił. A powiedziałem, że nie. Pieniek taki krzywy, ten do rąbania. Dlatego tak. No. Bo ty chcesz trafić i potem przez ten pieniek tak na pewno. O, dobrze. To chodzi... No, widzisz, jak dobrze postawił, to i trafił. Krzywy. Krzywy pieniek ten. Trzeba wyrównać. A co wy się kłócicie? Miałeś lajka robić i co? Nie będę robił. Ty, a może on jaką babę ma? A, dzisiaj dzwonili do jego... Chłopcy, że na Marbella, po barze, będzie potancówka. Idziesz na imprezę? Nie, ja nie mam z kim. A Krzyśka bierz. A to i moja kobieta, ja szukam kobiety. Dlatego tak się stroisz u fryzjera? Pazurki zrobione? Normalnie, czyste. Rąbałeś drewko, na pewno nie są czyste. Nie ma brudu? Nie ma. No. Pajdzie, idź urwie. A co, to twój jakiś kura jestem ten? Idź urwie. No co urwie? Poproś go, a nie każesz mu. A to jak na kolanach? Nie! Powiedz, czy mógłbyś mi urwać winogrono? A nie, idź urwi! Przepraszam, ale u nas tam mówili jeden do tego, idź urwi jabłko. Ale ty teraz jesteś tam, czy jesteś tu? Tu! Czy możesz iść urwać mi winogrona? Ja w kapciach jestem, skarpetki po kąpieli, cały czas nie będę brudził, tam nie będę musiał. Ale jak on cię poprosił, no to Wojtku... A ja nie chcę tam chodzić. Ale to była prośba, to nie, to nie to był nakaz. Prośba? Ja cię mogę przynieść. O, widzisz? Słowem, a nie rozkazem.